O, Piotruś. Jak się to miasteczko nazywa? Tam masz napisane. Gdzie? Tam na tablicy. Tak? No popatrz. Jesteśmy w miasteczku, które się nazywa Castelmazzona. Castelmezzano. Castelmezzano, tak się nazywa to miasteczko. Jest położone w górach, na takim, coś się nazywają Małe Dolomity. A na skarpie wybudowane fajne domki. To jest tylko ta jedna wioseczka. Nasz domek jest gdzieś tam po środku. Parking jest gdzieś tam. Musieliśmy wszystko zostawić w aucie. Nie było możliwości wniesienia ani walizki, ani większych bagaży na górę. Ale jest bardzo ładnie. Jutro w planie Piotrek się od razu już dzisiaj zgodził, że rano się budzimy. I tamtą dróżką idziemy dookoła, 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 tam. Przechodzimy ją dookoła tą górę. I ty myślisz, że ktoś to uwierzy? Tak. Przechodzimy tamtędy czubkami i z tamtego tunelu wyjdziemy i tą drogą z powrotem wrócimy tutaj. I żeby to udowodnić, Piotruś wyraził na to zgodę. Tak mi w to nie uwierzy. Bo jak wszyscy doskonale wiecie, Piotrek uwielbia chodzić po górach. To jest jego żywioł. Ja bym chciał na nartach pojeździć, ale... On i chodzenie po górach to jest jak ryba w wodzie. No i tak wygląda dzisiaj. Co ci ugryzło? No i tu sobie dzisiaj będziemy chodzić. Dobra, I idziemy do spać. pokoju spać. Nie, idziemy na Limoncello, tam jest jeden pub. Po drodze był. Jest jedyny pub po drodze, tam gdzie ci starsi mężczyźni No siedzą i to grają jeszcze w karty. swoje kolejne. Dobra, to idziemy szybko pić. Buziaczki, papatki, zrób papatki. Ale pięknie zrobiłeś papatki. Dobra, idziemy na limoncello. Tuptamy do naszego apartamentu. Niestety auto musieliśmy zostawić bardzo na dole. Nie możemy wziąć walizki. Więc wzięliśmy to, co najpotrzebniejsze. Coś do jedzenia, coś do picia, coś do przebrania. I tuptamy prawie szczytem tego miasteczka. Miasteczka to jest wioska w górach. Do naszego apartamentowca. Bardzo ładne. Teraz pokażemy też. Widoki z tej strony bardzo ładne. Idziemy dalej. Chodzą sobie stare babuszki. Tylko Piotrek, nie kichaj na babuszkę. W środku na dole mamy kuchnię, też ładna, elegancko, wszystko co potrzeba jest, łazienka tu, ale sypialnia jest na górze. Są to trochę ryzykowne, bo wiadomo, chyba. Okej, tutaj mamy do siedzenia, sypialnia, Piotr już stoi na balkonie, łóżeczko. Ale proszę Państwa, widok. Proszę. I to jest ta cała wioseczka w górach. Słońce nam już trochę zachodzi. Bardzo stara. Tak wygląda przynajmniej. Za nami są góry, a tutaj ta stara wioseczka. Popatrzcie, co przyniosła nam przed chwilą pani. To są figi, ale miękkie, jakie dojrzałe muszą być. No. Ale popatrzcie ile, ale ten winogron jaki jest fajnie mięciutki. I cały talerz figów. Ty weź przekrój jedno, zobaczymy czy one są, bo są różne figi. Niesamowite.
Niektóre są bardzo, bardzo fioletowe w środku, a niektóre są takie inne troszeczkę. Takie? Tak. Śliczne. Jak to się wie? Od razu, tego razem ze skórką. Umyłeś? Skórki się nie wie. No jak chcesz, to jak uwolisz. Jedno ze skórką, jedno bez. Piękne, bardzo miły akcent. Bardzo miły. Niam, 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 niam. Niam, niam, niam. Piotrek powiedział, że to jest najpiękniejszy widok, jaki kiedykolwiek on widział. Jest mi bardzo wdzięczny za to, że ja tutaj znalazłem tą mieścinę, bo on nie miał zielonego pojęcia, gdzie dzisiaj będzie spał. A śpimy dzisiaj tutaj. A gdzie to tak kurde tarabani? Ach, tam. A śpimy dzisiaj tutaj, bo spędzamy dzisiaj swoją romantyczną roczniczkę. Ciekawe, kto zgadnie jaką. O Jezus Maria, to tak kościelnie nam to dziś, Piotrku, zabrzmiało. Powiedz coś. Coś. Nie powiedz coś, powiedz coś ciekawego. Coś ciekawego. No, widzicie, cały Piotrek, zawsze tylko ja muszę coś mówić, a on tylko mówi coś ciekawego. Oj, co ja już się z tobą mam. Co ja się z tobą mam, bardzo ładnie. Ja też bardzo ładnie dziś wyglądam, prawda? Po zjedzeniu pół bułki. Nasze żołądki się już pokurczyły. Zjedliśmy pół bułki, parę kawałków wędlinki. Chodź, idziemy teraz to. Śniadanie zjedzone. Będziemy teraz zwiedzać wioseczkę. Będziemy sobie chodzili takimi oto uliczkami. Potem pójdziemy na górę, zbiegniemy z góry. Jeszcze raz wejdziemy na górę i spalimy te pół bułki. Idziemy tam na górę. O, tam, tam, tam. Zadowolenie Piotrka na twarzy. Idziemy. Zobaczcie, co tam będzie. To jest nasza wioska. Tutaj żeśmy dzisiaj sobie spali grzecznie. Żuczek z robaczkiem. Było bardzo sympatycznie. Rano piały koguty. Gdzie? A, to tutaj jest ta góra. O, jaka szkoda. Chciałem wejść tam na górę. Wszedłbym. To byłaby ostatnia rzecz, którą w życiu zrobił. Bo? Okrzyczałbyś mnie. Oj, Boże, Boże. Okej, podoba mi się.
O, Piotrek. Cześć, Piotryś. No taki ten świat mały. Żeśmy się spotkali tutaj w małych Dolomitach. Nie? Niesamowite. Tak. Ja cię czasami nie lubię. Ja ciebie też czasami nie lubię, ale mimo wszystko poświęcam swój czas tobie czasami. Znaczy poświęcam czas. Serio? Toleruję cię. Chciałbym ten grafik zobaczyć. Kiedy cię toleruję, czy kiedy poświęcam jedno swój... Jedno i drugie. Aha. Nie poświęciliśmy się. Dziękuję, jak o mnie dbasz. Nie, po prostu nie chcę przez ciebie targać do samochodu. Potem szukać szpitala. Kochany jesteś. Prawda? I to w tobie kocham. To przejęcie i ten. I wieczną troskę. I wieczną troskę o mnie, dokładnie. A to jest ten nowy maluch. No. Bis. No. Otwieramy bagażniki. Tak. A jednego lusterka już nie ma. Ale maluszek da radę, wszędzie pojedzie. Pojechał.